Mówiliśmy już o dziwadłach w naszym kraju. Świat jest wielki, a zwierzęta przybierają naprawdę przeróżne kształty. Dziś przedstawiam Wam 10 najdziwniejszych stworzeń na świecie. Miejsce 10. Mrówka panda. To dziwnie wyglądające puchate mrówki są tak naprawdę osami z rodziny żronkowatych. Występują w Chile i mimo pozornie nieszkodliwego wyglądu słyną z bardzo bolesnych urządleń. Miejsce 9. Wampirzyca piekielna. Amerykański zoolog Charles Williams Beebe opisał ją jako bardzo małą, ale straszną ośmiornicę. Czarną jak noc, ze szczękami białymi jak kość słoniowa i krwisto-czerwonymi oczami. Opis pasuje jak ulał. Do tego wampirzyca może schodzić na głębokość 3 km. Jest bowiem przystosowana do życia w wodzie o najniższym stopniu natlenienia. Miejsce 8. Narwal. To zwierzę jest doskonale znane internautom. Jego cechą charakterystyczną jest spiralnie skręcony kieł wystający z lewej górnej szczęki. Naukowcy sądzili kiedyś, że jedyną funkcją kła jest rozbijanie pokrywy lodowej w celu zaczerpnięcia powietrza. Miejsce 7. Pławikonik australijski. To przypominające wodorosty zwierzę występuje wyłącznie u południowych i zachodnich wybrzeży Australii. W odróżnieniu od innych koników morskich, ten gatunek nie jest poławiany do użytku w medycynie chińskiej i znajduje się pod ścisłą ochroną. Miejsce 6. Palczak madagaskarski. To zwierzę zamieszkuje wyłącznie Madagaskar, a jego sława znacznie wzrosła dzięki postaci Morisa z bajki Madagaskar. Tubylcy wierzą, że skierowanie przez niego najdłuższego palca w kierunku człowieka zwiastuje rychłą śmierć tej osoby. Patrząc na tę mordkę, trudno się dziwić. Miejsce 5. Blobfish. Ten przystojniak został uznany za najbrzydsze zwierzę na świecie. Gatunek zamieszkuje głębokie wody u wybrzeży Australii i Tasmanii, ale jest rzadko widywany przez ludzi ze względu na brak dostępu do miejsc jej występowania. Ze względu na wysokie ciśnienie panujące na zamieszkiwanych przez nią głębokościach sięgających nawet 1200 metrów. Aby móc przetrwać, tkanki ciała tej ryby wypełnione są substancjami tłuszczowymi. Miejsce 4. Gwiazdonos. Gwieździsty twór przypominający garść wijących się robaków składa się z 22 wypustek, z których dwie wykorzystuje jako narząd dotyku, a pozostałe 20 służy mu do chwytania ofiary. Niezwykłą cechą gwiazdonosa jest to, że zarówno za ruchy jego lewej, jak i prawej połowy ciała odpowiadają obie półkule mózgowe, a nie jak w przypadku wszystkich ssaków opozycyjne. Gwiazdonos jest również najszybszym myśliwym na naszym globie. Miejsce 3. Japoński krab pacyfistyczny. Jest on tak starym gatunkiem, że naukowcy zaliczają go do żywych skamielin. Nie wiadomo zbyt wiele na jego temat, ponieważ żyje na dużych głębokościach. Niektórzy badacze twierdzą, że potrafi dożyć nawet 100 lat, ale nie zostało to dotąd potwierdzone. Miejsce 2. Żabnica. Żabnica ma smaczne białe mięso, przez co jest intensywnie odławiana. Jej spłaszczone ciało posiada rozgałęzione, żółto-brązowo-zielone wyrostki, dzięki czemu może się idealnie ukryć przy porośniętych wodorostami skałach. Jedyną widoczną częścią jej ciała jest wijący się jak robak mięsisty wyrostek na końcu długiej wędki, wyrastającej ze szczytu głowy. Miejsce 1. Wenezuelska ćma pudel. Jak nazwa wskazuje, zamieszkuje Wenezuelę. Odkryto ją w 2009 roku. Dotychczas niewiele o niej wiadomo. Patrząc na jej niesamowity wygląd, nasuwa się stwierdzenie, że warto czekać na nowe informacje. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!